Cześć, witam Was na kanale Spartesty. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji tunera marki Edition. Jest to model Piccolino S2 plus T2C, czyli tuner combo przeznaczony zarówno do odbioru telewizji satelitarnej, jak też do odbioru kanałów telewizji naziemnej. Tuner posiada też kilka jeszcze dodatkowych funkcji, o których będę chciał Wam powiedzieć podczas dzisiejszej recenzji. Tak więc zapraszam do oglądania. Na początek oczywiście, jak zwykle, zróbmy sobie szybki unboxing i zapoznajmy się z zawartością opakowania. Tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu z pudełka, czyli znajdziemy tutaj sam tuner, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi. Zobaczcie, mamy też zewnętrzny odbiornik pilota, gdybyśmy chcieli ten tuner schować sobie gdzieś za telewizorem, zasilacz oraz przewód S-video do podłączenia starszych telewizorów. Teraz jeżeli chodzi o samą budowę i wykonanie tego tunera, to zobaczcie. Przede wszystkim bardzo dobra jakość wykonania. Metalowa konstrukcja z wytłoczonym logiem marki Edition, dużo otworów wentylacyjnych, na froncie wyświetlacz, 3 przyciski sterujące, no i tutaj też odbiornik oczywiście pilota. Na prawej krawędzi, jak możecie zauważyć, mamy dwa złącza USB, czyli możemy podłączyć sobie dwa urządzenia, jakieś dwa dyski zewnętrzne lub też na przykład kartę Wi-Fi i dysk zewnętrzny. Również otwory wentylacyjne. Lewa strona, tutaj mamy tylko otwory wentylacyjne. No i od spodu metalowa obudowa. W tym miejscu, pod tutaj wyświetlaczem praktycznie, mamy też gniazdo, czytnik kart dostępu warunkowego, więc taką kartę będzie można w tym miejscu sobie wsunąć do tego tunera. Tak więc konstrukcja bardzo mała, ale jak widzicie praktyczna. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe złącza, to oczywiście znalazły się na tylnej krawędzi. Teraz od prawej strony mamy wejście zasilania 12V 1,5A, wyjście na zewnętrznego pilota. Jeżeli byśmy chcieli schować tuner i korzystać z takiego odbiornika, tego przyklejonego pod telewizorem, to wpinamy go do wyjścia IR. Mamy wyjście AV-OUT dla starszych telewizorów, czyli w zestawie już jest przewód odpowiedni, wpinamy przewód, no i do telewizora mamy tutaj te cincze odnośnie obrazu oraz dźwięku. Tak więc bez problemu starszy telewizor tutaj sobie też podłączycie. Złącze RS-232 serwisowe, wyjście HDMI, wyjście dźwięku SPDIF, wejście ethernetowe i teraz jak widzicie dwa wejścia antenowe dla telewizji naziemnej DVB-T2 lub też telewizji kablowej oraz wejście dla telewizji satelitarnej. Tak więc jak widzicie mamy tutaj wszystkie niezbędne wejścia oraz wyjścia. No i bardzo tutaj zgrabną, dobrze prezentującą się konstrukcję, jeżeli chodzi o tuner, taki combo DVB-T2, DVB też S. Tyle odnośnie tunera. Teraz może zobaczmy sobie pilota zdalnego sterowania. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to tutaj praktycznie nie odbiega od większości pilotów stosowanych w przypadku tunerów DVB-T2. Natomiast zobaczcie teraz na jego tutaj wykonanie. Po pierwsze, przyciski są podgumowane, ale są na mikroswitchach, czyli delikatnie klikają. Wiem, że jedni lubią ten efekt, drudzy nieco mniej, dlatego o tym Wam wspominam. Na plus na pewno blok przycisków programowalnych i możemy sobie tutaj zaprogramować podstawowe funkcje do obsługi naszego telewizora, czyli przycisk power, regulacja dźwięku, wybór źródła sygnału i jeszcze przycisk tutaj dodatkowy back, pod który możemy oczywiście sobie zaprogramować dowolną funkcję z naszego pilota od telewizora. Tak więc to jest na pewno na plus. Programowanie bardzo proste, jest opisane w instrukcji obsługi, po prostu klonujemy informacje z naszego pilota od telewizora na pilot właśnie ten od tunera. Ok, jeżeli chodzi o przyciski tutaj funkcyjne, to przyciski multimedialne od góry, przyciski te funkcyjne kolorowe nieco niżej, główny joystick sterujący, przycisk menu, info, exit, no i tutaj jest jakiś przycisk EDV, zobaczymy czy jest on tutaj pod jakieś EPG, czy też pod jakąś inną funkcję, ale to sobie sprawdzimy już za chwilę. Regulacja dźwięku na przyciskach podłużnych, no i też teoretycznie zmiana kanałów powinna być na przyciskach podłużnych, ale to też jeszcze za chwileczkę dla Was sprawdzę.
blok przycisków numerycznych od spodu, przycisk powrotu do ostatnio oglądanego kanału, no i zmiana sygnału pomiędzy telewizją a radiem. Pilot wydaje się całkiem udaną konstrukcją, zobaczymy jak będzie się spisywał. Teraz sobie podłączmy ten tuner, no i pokażę Wam jego najważniejsze funkcje oraz zapoznamy się z jego działaniem. Tuner mamy już podłączony do telewizora. Tak wygląda ten jego pierwszy ekran, jeżeli chodzi o instalację. Jak widzicie, do wyboru wszystkie języki dostępne w tunerze, więc my sobie wybieramy tutaj oczywiście język polski. I teraz zobaczcie, ponieważ ten tuner jest domyślnie już skonfigurowany pod telewizję satelitarną, pod Astrę, a w tym momencie antena nie jest podłączona, więc mamy od razu brak sygnału i tutaj żadnych innych opcji nie możemy wykonać, więc pamiętajcie, w tym momencie wybieramy sobie menu i przechodzimy sobie do instalacji. I teraz w instalacji mamy wybór, czy chcemy zainstalować kanały telewizji satelitarnej, telewizji naziemnej, czy też telewizji kablowej. My teraz skupimy się na kanałach telewizji naziemnej, a później pokażę Wam, jak to wygląda przy telewizji satelitarnej, jak wygląda kwestia układania listy, czy możemy takie listy kanałów sobie układać, łączyć kanały naziemne z kanałami satelitarnymi. Pierwsza opcja do wyboru region, mamy Polska. Zasilanie anteny, możemy włączyć, wyłączyć na tym etapie. Funkcja LCN może być włączona, wyłączona, więc może włączmy sobie funkcję LCN. No i teraz skanowanie ręczne lub automatyczne. Skorzystamy ze skanowania automatycznego, wyszukamy sobie wszystkie kanały, czy bezpłatne, może tylko bezpłatne. Naciskamy OK i rozpoczyna się wyszukiwanie kanałów. OK, kanały mamy już wyszukane. Więc teraz sobie zacznijmy od tych kanałów telewizji naziemnej. Jak widzicie, ułożone są tutaj według kolejności LCN. Natomiast minusem jest, że przy każdym kanale jest znaczek HD, chociaż jak wiemy, większość tych kanałów jest nadawane jako SD. Więc to jest jeszcze mały błąd. Teraz zobaczmy, jak wygląda, jeżeli chodzi o wyszukiwanie kanałów z poszczególnych multiplexów. Widzę, że nie ma problemu z multiplexem 8. Mamy tutaj wszystkie kanały. Teraz zobaczymy sobie, jak wygląda kanał 24. Również jest wyszukany i mamy też wyszukane kanały z multiplexu testowego w DVB-T2. Teraz zobaczmy, czy wszystko nam się poprawnie odtwarza. No i jak widzicie, dźwięk, obraz działa poprawnie. TVP-3, TVP rozrywka. No jak widzicie, wszystko działa ok. To może teraz zobaczmy sobie jeszcze, jak tuner reaguje na zmianę kanałów, ile musimy tutaj czekać. Przyciskamy przycisk. No i jak widzicie, jest to pewno około 1 sekundy, czyli czas jak najbardziej akceptowalny. Dodatkowo zobaczcie, po zmianie kanału nie ma żadnego efektu spowolnienia, czy też jakichś artefaktów, więc wydaje mi się, że pod tym względem będzie ok. OK, teraz sprawdźmy sobie działanie przycisku Info oraz EPG. Tak wygląda pasek Info, czyli numer kanału, jego nazwa. Następnie mamy informacje, co jest nadawane w tym momencie i co będzie nadawane w następnej kolejności. Są też takie informacje jak data, godzina oraz poziom sygnału na wybranym kanale. Natomiast, jak widzicie, zabrakło paska postępu. Drugie wciśnięcie przycisku Info rozwija nam opis tej pozycji programowej. I teraz zobaczcie, co prawda nie mamy tutaj daty produkcji tego filmu czy materiału, natomiast bardzo tutaj rozbudowany opis, jak widzicie, mnóstwo informacji, bardzo szczegółowych, tak więc to EPG wydaje mi się, że jest ok, bez problemu rozpoznawana jest polska czcionka, nie ma z tym problemu, tak więc to myślę może się podobać. Możemy też z tej pozycji sprawdzić sobie opis następnej pozycji programowej, która będzie nadawana i też, jak widzicie, wszystkie te informacje zostały tutaj opisane. Przycisk czerwony informacje rozwija nam okno z parametrami technicznymi danego kanału. Teraz zobaczmy sobie jeszcze może EPG. I EPG w takiej formie, którą też już chyba znamy z niektórych tunerów DVB-T2 i tunerów satelitarnych, czyli lista kanałów po lewej stronie oraz program telewizyjny po prawej, na wybrany dzień i kolejne dni tygodnia. Teraz zobaczmy, czy możemy sobie oglądać kanał i sprawdzać program telewizyjny dla innych kanałów. No i jak widzicie, tutaj nie ma z tym problemu. Możemy sobie sprawdzić program dla każdego kanału z listy.
Pod spodem cały czas, jak widzicie, oglądamy sobie wybrany kanał, czyli podczas oglądania programu możemy łatwo sprawdzać sobie, co będzie nadawane na kolejnych kanałach. Tak więc to jest na pewno ok. Jeżeli chodzi o programowanie nagrań z tego miejsca, to zobaczmy przycisk nagrywania na pilocie, czyli klikamy i automatycznie takie zdarzenie zostaje dodane do listy naszych nagrań. Nie musimy tutaj nic ustawiać, jest to robione z automatu. Próbujemy tutaj kolejną pozycję sobie też zaprogramować. No i jak widzicie, bez problemu takie zdarzenia możemy sobie dodawać i za chwileczkę sobie zobaczymy, jak one wyglądają na liście tych nagrań. Jeżeli to EPG Wam się nie podoba, nie odpowiada Wam, to mamy tutaj przycisk zielone opcje i zobaczcie, możemy korzystać z kilku wersji tego EPG. Czyli pierwsza wersja to jest takie EPG, na którym mamy wyszczególnione kanały, mamy informacje, co jest obecnie nadawane i mamy tutaj też, jak widzicie, pasek postępu dla danego kanału, czyli możemy sobie sprawdzać, na jakim etapie na danym kanale oglądania w tym momencie jesteśmy. Kolejne EPG to jest opcja następna, czyli bez pasku postępu, natomiast widzimy, co jest nadawane w następnej kolejności. Tutaj pomiędzy tymi dwoma EPG możemy bardzo łatwo przechodzić poprzez przyciski prawo, lewo na pilocie. No i ostatnia opcja to jest więcej i teraz możemy skorzystać z takiego EPG, które też dużo osób preferuje, czyli w formie tej takiej osi czasu. I też bez problemu możemy sobie podczas oglądania danego kanału sprawdzić tutaj, co będzie nadawane na kolejnych kanałach o kolejnych godzinach tutaj. I też jak widzicie, to bardzo dobrze działa w tym tunerze, więc jeżeli komuś zależy na tego typu EPG, to myślę, że tutaj Edison Piccolino jak najbardziej będzie się sprawdzał. Teraz jeżeli chodzi o to menu tunera, to jak widzicie, pierwsza zakładka to jest oczywiście zarządzanie kanałami. Tutaj mamy organizowanie naszej listy kanałów oraz tworzenie kanałów listy ulubionych. I teraz wyłączyłem sobie funkcję LCN. Zobaczcie, teraz kanały są ułożone według kolejności, zaczynając od kanałów telewizji satelitarnej na tej głównej liście. Na końcu mamy kanały telewizji naziemnej i teraz spróbujmy sobie zbudować tutaj własną listę kanałów, czyli powiedzmy, chcemy przenieść kanały TVP 1, 2 na przykład na początek listy, czyli zaczniemy od numeru pierwszego i zobaczcie, automatycznie mamy jedynkę, dwójkę, następnie kanały satelitarne. Teraz na przykład sobie dorzucimy jeszcze tutaj kilka kanałów, powiedzmy, naziemnych dla testów, niech to będzie na przykład kanał wydarzenia, kanał TVP 3. Również przesuwamy je na liście naszej głównej kanałów. No i teraz na przykład je ustawimy, niech to będzie w tym miejscu. I zobaczcie, mamy kanały telewizji naziemnej, satelitarnej, znowu naziemnej, znowu satelitarnej, czyli na tej głównej liście kanałów możemy bez problemu sobie na tym tunerze w ten sposób układać, edytować listy kanałów. Oczywiście w ten sam sposób będziemy sobie mogli też tworzyć jakieś nasze własne listy kanałów ulubionych, które również mogą składać się z kanałów zarówno satelitarnych, jak też kanałów telewizji naziemnej. Będąc teraz przy tej liście kanałów, chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz ciekawą w tym tunerze, a mianowicie to nie jest jedyna lista kanałów, jaką możemy uruchomić. Przycisk ten biały na pilocie pozwala nam uruchomić podwójną listę, gdzie widzimy znacznie więcej kanałów. Listę potrójną, gdzie już jak widać mieści się aż 30 kanałów na jednej liście i możemy sobie bardzo łatwo po tej liście kanałów poruszać. To jest na pewno przydatne. I jeszcze mamy jedną opcję, czyli czwarte przyciśnięcie przycisku tego białego. Mamy listę podzieloną właśnie na kategorie. Wszystkie kanały, kanały ulubione, satelity, według nas, według dostawców. Również kanały HD i kanały telewizji naziemnej i też kanały telewizji kablowej, jeżeli byłyby takie wyszukane. Więc dużo możliwości konfiguracji, jeżeli chodzi o te listy kanałów i to na pewno jest atut, jeżeli chodzi o tuner marki Edison Piccolino. Wracając do naszego menu, tu mamy zakładkę instalacja, którą Wam już pokazywałem, czyli to instalacja kanałów właśnie satelitarnych, naziemnych, kablowych. Przy kanałach satelitarnych tutaj takie opcje są do wyboru. Jak widzicie, nie będę Wam tutaj te opcje wszystkich dzisiaj omawiał, żeby tutaj zbytnio nie przedłużać naszej recenzji. Tak wygląda wyszukiwanie przy kanałach telewizji kablowej, więc możecie sobie też to zobaczyć. Ustawienia odnośnie ustawień anteny. Możemy wybierać długość geograficzną, szerokość, pozycję satelity, obliczać kąty, azymuty, więc takie opcje w tych ustawieniach się oczywiście też znalazły.
ustawienia systemu, czyli zarządzanie samym urządzeniem, aktualizacja oprogramowania. Możemy to zrobić z USB, możemy to zrobić też online poprzez sieć z serwera FTP, poprzez tutaj złącze RS-232. Możemy też wykonać kopię zapasową na USB, tutaj szczególnie jeżeli chodzi o listy kanałów, ponieważ jeżeli sobie już ułożymy taką listę z kanałów telewizji naziemnej, satelitarnej, dość rozbudowaną, to warto zrobić sobie kopię takiej listy na USB, bo w razie konieczności np. aktualizacji oprogramowania, czy też jakiejś tutaj zmiany softu, nie musimy tej listy tworzyć od nowa, tylko później sobie taką kopię wgrywamy z powrotem na urządzenie i już mamy tutaj możliwość korzystania z naszych list kanałów. Języki, czyli tutaj te podstawowe odnośnie ustawień języka menu, język dźwięków, priorytety, EPG, napisy, więc tutaj myślę, że nie trzeba komentować. Ustawienia obrazu, rozdzielczości od 720p do 1080p przy 60 Hz. Następnie co mamy? Proporcje obrazu do wyboru 16:9, 4:3. I kolejna opcja, wyjście cyfrowe dźwięku, automatyczne lub LPCM. Przejrzystość OSD od tej 10 do 40%. Możliwość regulacji jasności, kontrastu, saturacji obrazu. Ustawienia internetowe. Jeżeli sobie podłączymy tutaj kabel internetowy, to będziemy mieć dostęp do internetu i tutaj się Wam powinny automatycznie pobrać wszystkie adresy. Jeżeli korzystalibyście z karty Wi-Fi, to mamy połączenie też bezprzewodowe i w tym miejscu będziemy mogli sobie taką kartę Wi-Fi skonfigurować. Następnie ustawienia czasu, czyli te wszystkie strefy czasowe, zarządzanie datą, czas na wyświetlaczu może być włączony lub też wyłączony i to sobie właśnie ustawicie w tej funkcji. Następnie mamy ustawienia timerów, czyli nasze zaprogramowane listy, jak widzicie mamy tutaj trzy zaprogramowane nagrania. I tutaj możemy sobie wybierać tryb zdarzenia, możemy tutaj ustawić go raz codziennie, co tydzień, co miesiąc, żeby nam się taki tryb uruchamiał. Nagrywanie na wybranym kanale w dany dzień o wybranej godzinie. I tutaj możemy sobie edytować czas rozpoczęcia, zakończenia nagrania, możemy sobie uśpić urządzenie po zakończeniu nagrywania lub też pozostawić uruchomione, więc tutaj ta konfiguracja jest jak najbardziej logiczna. Blokada, czyli tutaj mamy blokadę menu, blokadę kanałów, mamy też YouTube, możemy włączyć, wyłączyć, może sobie tutaj włączmy, ustawienie hasła i potwierdzenie nowego hasła do zabezpieczonych tutaj jakiejś funkcji. Zakładka różne ustawienia, numer listy kanałów, czyli która ta lista ma nam się uruchamiać domyślnie, pojedyncza, podwójna czy też potrójna. Automatyczne napisy możemy włączyć, wyłączyć, automatyczne wyłączenie urządzenia tutaj jest od 30 minut do 3 godzin możemy wybrać. Tryb uśpienia z oszczędzaniem energii do 0,5 W, możemy tą opcję włączyć, wyłączyć. Przy wyłączonej tuner będzie się nieco szybciej uruchamiał. Czerwona dioda LED również może się świecić lub też nie, może być włączona lub też wyłączona. Co jeszcze nam zaoszczędzi, jak widzicie tutaj 0,5 W. Limit czasu OSD, czyli ta grafika ekranowa, maksymalnie 10 sekund może się wyświetlać, minimalnie sekundę. Pozycja, i tutaj jeszcze może się nam wyświetlać ta grafika ekranowa na dole lub też na górze ekranu, więc możemy sobie też taką opcję wybrać. Jest też funkcja debugowania przez RS-232, przez USB, więc to jest wszystko do zarządzania już oprogramowaniem tunera. Przewracanie ustawień fabrycznych, to Wam nie trzeba pokazywać, ustawienia przycisków. I tutaj jak widzicie te przyciski kolorowe na pilocie są programowane. Możemy sobie pod taki przycisk na przykład przypisać jakąś funkcję. Niech to będzie na przykład tutaj aplikacja YouTube, czytnik RS, prognoza pogody, tryb uśpienia. Więc możecie sobie zaprogramować takie szybkie działanie danych funkcji spod przycisku funkcyjnego. Więc też myślę, że może być to ciekawa, przydatna funkcja. No i zostały nam jeszcze informacje o urządzeniu. Jak widzicie jest to wersja tunera oraz wersja oprogramowania, tak jak wspominałem, z 28 marca tego roku. Więc bardzo świeże oprogramowanie. Firma Edition bardzo często wypuszcza poprawki, wypuszcza nowe wersje oprogramowania, więc pod tym względem chyba jeden z liderów na rynku tunerów DVB T2. Zakładka dostęp warunkowy, więc jeżeli byście korzystali tu z jakichś kart dostępu warunkowego, to w tym miejscu będzie to można skonfigurować. Ja żadnych tutaj kart takich nie posiadam, więc nie jestem w stanie Wam pokazać, jak to działa i czy działa poprawnie.
Przejdźmy sobie teraz dalej. Media, czyli nagrywanie materiałów wideo, czyli dostęp do naszych nagrań, do filmów, muzyki, obrazów. Lista plików, przeglądanie, ustawienia nagrywania. Tutaj jest dość dużo opcji do wybrania. Jest funkcja Time Shift, możemy ją tutaj, jak widzicie, włączyć, wyłączyć. Możemy też włączyć Time Shift do nagrywania, czyli zapis od razu tego nagrania z Time Shift na dysk, na pendrive'a, jako nagranie takie typowe. Mamy też nagrywanie jako kodowane, typ nagrania PS, TP lub też PS. Skok o 10 sekund, 20, 30, 1 minutę, 2 minuty, 3 minuty do wyboru. I teraz jeżeli chodzi o ścieżki do nagrywania zarówno tutaj nagrań, jak też do Time Shift, to możemy sobie wybrać tutaj dowolne ścieżki, dowolne urządzenia. I jest to przydatne, jeżeli na przykład podłączycie sobie dwa dyski, czy też dwa pendrive'y do tego tunela. Zarządzanie dyskiem oraz odłączenie dysku USB. Aplikacje. I z aplikacji mamy dostęp do aplikacji YouTube, czytnika RS, prognozy pogody oraz web serwera. I teraz jeżeli chodzi o aplikację YouTube, to tak jak widzicie, podobnie jak w większości tunerów, bardzo prymitywne, natomiast do podstawowych tutaj jakichś takich zastosowań może Wam oczywiście wystarczyć. Wchodzimy sobie w opcję, region, możemy sobie wybrać tutaj cały świat lub dany kraj, czas trwania, no i format obrazu, wszystkie filmy SD, HD, więc zostawmy sobie wszystkie. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie materiałów w aplikacji YouTube, to mamy przycisk wyszukiwania na pilocie, taką tutaj lupkę w tym miejscu. No i oczywiście możemy sobie tutaj cokolwiek wyszukiwać. Jak widzicie, dość szybkie wyszukiwanie materiałów wideo. Zobaczymy, jak to będzie z odtwarzaniem. No i jak widzicie, materiał nam się teraz odtwarza. Zobaczmy, czy możemy się tutaj poruszać po tej osi czasu za pomocą tutaj tych przycisków funkcyjnych. No jak widać, jest to możliwe. Teraz spróbujemy sobie odtworzyć od danego momentu, czyli przycisk play. No i jak widać, bez problemu możemy materiały z aplikacji YouTube odtwarzać na tunerze Edison Piccolino. Ten interfejs oczywiście nie jest taki jak w przypadku tunerów z Androidem, więc musicie tutaj do tego się przyzwyczaić. Ok. Czytnik RS, to Wam nie będę pokazywał, prognoza pogody, możemy sobie wybrać odpowiednie miasto i przeglądać sobie tą pogodę dla wybranych miejscowości. No i mamy tu zakładkę web server, czyli przesyłanie materiałów po sieci internetowej i to możesz na koniec Wam później, jak mi się uda, to Wam pokażę. Jest tutaj też kilka takich prostych gier, jak Tetris, Wąż czy też Otello. No i ostatnia zakładka to jest EPG, ale EPG sobie już przeglądaliśmy, więc wiemy, jak to w tym tunerze działa. Teraz sobie może zobaczmy, tutaj przenieśmy tutaj w ustawieniach ten pasek na górę ekranu i tak to wygląda, więc jeżeli ta opcja Wam bardziej odpowiadała, to jest taka też możliwość. Teraz jeżeli chodzi o funkcję Time Shift oraz nagrywania, to zobaczmy przycisk pauza. Mamy tutaj nagrywanie, które nam się rozpoczęło. Mamy oś czasu odnośnie nagrywania, czyli jak widać nagrywanie rozpoczyna się automatycznie od momentu, kiedy uruchomiliśmy dany kanał. I teraz zobaczcie, zatrzymujemy nagranie, odtwarzamy go dalej od momentu, kiedy go zatrzymaliśmy. Zatrzymujemy, odtwarzamy dalej. Dodatkowo możemy się tutaj poruszać po tej osi czasu w sposób prosty za pomocą przycisków na tym joysticku, czyli możemy się bardzo szybko przenieść w wybrane miejsce i oglądać sobie materiał jeszcze raz. Możemy tutaj też przyspieszyć sobie nagranie lub też cofnąć z prędkością maksymalnie 24 razy, więc która opcja Wam bardziej odpowiada, z tej możecie korzystać. Natomiast jak widać, bardzo sprawnie to działa, bardzo prosto i z tej funkcji Time Shift się dobrze tutaj korzysta. I teraz sprawdźmy sobie jeszcze nagrywanie. Przycisk REC na pilocie rozpoczyna nam nagrywanie. No i widzimy tutaj, kiedy takie nagranie się nam zakończy, czyli po 2 godzinach. Natomiast jeżeli sobie kolejny raz przyciśniemy przycisk REC, to możemy sobie ten czas tutaj dowolnie zmieniać, na przykład wydłużyć go do 4 godzin. Klikając exit, zobaczcie, koniec nagrania nam się wydłużył i mamy nagranie teraz 4-godzinne, więc tutaj możemy dowolnie ten czas nagrania sobie regulować. I teraz zobaczcie na tej liście kanałów. Mamy na kolor biały podświetlone kanały z tego samego multiplexu, czyli te kanały, które możemy oglądać podczas nagrywania, natomiast pozostałe kanały są w kolorze niebieskim i takich kanałów nie będzie można oglądać, więc tutaj też dość czytelnie zostało to rozwiązane. Teraz jeżeli chodzi o nasze nagrania, które sobie zarejestrowaliśmy, to bardzo łatwo do tych nagrań możemy przejść
za pomocą jednego przycisku na pilocie, czyli przycisku media. I jak widzicie, automatycznie zostaniemy przeniesieni już do tej zakładki z wszystkimi naszymi nagraniami. I jak może już zauważyliście, to jest bardzo dobra informacja, ponieważ jeżeli chodzi o nasze nagrania, mamy tutaj datę nagrania, kanał, z którego nagrywaliśmy i jak widzicie tutaj w opisie, mamy też informacje na temat tego, co nagrywaliśmy, czyli mamy tytuły naszych nagrań. Mamy też tutaj nagrywane serial Lepsza Połowa i jak widać w tej nazwie mamy tutaj wszystkie te informacje zawarte. I to jest, myślę, bardzo dobra informacja, ponieważ o to bardzo często pytacie w komentarzach. I jest to jeden z pierwszych tunerów, który poprawnie zapisuje właśnie w tym miejscu nie tylko nazwę kanału, ale też nazwy pozycji, które nagrywamy. Natomiast mam jeszcze drugą dla Was wiadomość odnośnie tych nagrań, nieco gorszą, ponieważ teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o nagrania, które chcemy później sobie otworzyć na komputerze, to jak widzicie, tutaj już w tych katalogach, które są utworzone w przypadku każdego nagrania, nie mamy właśnie tych tytułów seriali, czy też tytułów filmów, które nagrywamy. Tutaj niestety już jest tylko kanał, z którego nagrywaliśmy oraz data takiego nagrania, a wewnątrz takiego katalogu znajdziemy 3 pliki, czyli plik z naszym nagraniem oraz 2 pliki z metadanymi, więc tutaj nieco gorzej to wygląda, natomiast dobrą informacją jest, że takie pliki możecie sobie bez problemu otwierać na komputerze i takie materiały sobie odtwarzać w bardzo dobrej jakości. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe tutaj funkcje na pilocie, to jak widzicie możemy sobie bardzo łatwo wybierać ścieżki dźwiękowe. Mamy też możliwość zmiany formatu obrazu. Jest też dostęp do teletekstu. Telegazeta wygląda w ten sposób. Co prawda nie jest na pełnym ekranie, natomiast obraz po bokach jest tutaj wypełniany czarną ramką, sprawiając wrażenie, że jest ona tutaj wyświetlana na pełnym ekranie. Nie ma, z tego co widzę, jakichś tutaj większych problemów, jeżeli chodzi o wyświetlanie tekstu. Jest obsługa polskich znaków, bo o to też często pytacie, więc powinno się tutaj w miarę dobrze z tej telegazety korzystać. No i tak naprawdę chyba to będzie tyle, jeżeli chodzi o funkcję tego tunera. Teraz sobie jeszcze sprawdzimy, jak ten tuner się szybko uruchamia z trybu standby. W ustawieniach mamy tutaj to szybkie uruchomienie się, bez jakiegoś tutaj dodatkowego oszczędzania energii. I teraz zobaczcie, przycisk power czas start. No i jak widzicie, jest to jakieś 2 sekundy czas uruchomienia się tego tunera z trybu standby, czyli bardzo szybki czas startu tunera. To na pewno jest jeden z jego też atutów. Ok, na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję tunera Edition Piccolino. Jak widzicie, tuner zdecydowanie jest wart uwagi. Świetna jakość wykonania, bardzo dobry design, metalowa obudowa, wyświetlacz na froncie, bardzo dużo wejść, wyjść, w jakie ten tuner został wyposażony. Mamy tutaj aż 2 gniazda USB, więc możemy korzystać tutaj z 2 dysków podłączonych do tego tunera lub też podłączyć sobie na przykład dysk zewnętrzny i kartę Wi-Fi. Mamy tutaj też dostęp przewodowy do internetu, więc pod względem konstrukcji jak najbardziej ok. Jest też czytnik karty dostępu do tej telewizji. Pilot zdalnego sterowania, również bardzo udana konstrukcja. Przyciski programowalne, dobre rozmieszczenie poszczególnych funkcji. Regulacja dźwięku, zmiana kanałów na tych przyciskach podłużnych, więc tutaj trudno cokolwiek temu pilotowi zarzucić. Jeżeli chodzi o działanie tunera, wyszukiwanie kanałów, to jak widzieliście, wszystkie kanały zostały poprawnie wyszukane. Możemy korzystać równocześnie z telewizji naziemnej, z telewizji satelitarnej. W razie potrzeby możecie też korzystać z telewizji kablowej. Co ważne, możemy sobie układać listy kanałów mieszanych, czyli kanały telewizji naziemnej mogą być pomieszane na liście z kanałami telewizji satelitarnej, czyli tu mamy pełną dowolność. Możemy sobie tworzyć listy mieszane zarówno na tej głównej liście kanałów, jak też na listach kanałów ulubionych. Ponadto, jeżeli chodzi o wyświetlanie listy kanałów, mamy tutaj aż 4 możliwości, czyli lista pojedyncza, podwójna, potrójna, a z 30 kanałami na jednej stronie. I mamy też listę z podziałem na kategorie, czyli kanały telewizji na przykład satelitarnej, kanały telewizji naziemnej, kablowej, czy też jakiś tutaj podział na dostawców, kanały HD, SD i tak dalej. Tak więc pod tym względem tutaj wygląda to naprawdę świetnie.
jakość obrazu na dobrym poziomie. Mamy też w miarę szybki czas zmiany kanałów. Tutaj nie musimy jakoś specjalnie długo czekać na zmianę kanałów. Jak widzicie, trwa to niecałą sekundę. Oczywiście w zależności od tego, czy zmieniamy kanały na jednym multiplexie, czy też pomiędzy multiplexami. Bardzo szybki też start tunera z trybu standby, ponieważ jak widzieliście, jest to około 2 sekund. Czyli to jest kolejny atut przemawiający właśnie za modelem Picolino. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe funkcje, czyli przycisk info, jedyne czego mi brakuje tutaj oczywiście paska postępu, natomiast całkiem niezłe opisy z informacjami również na temat poziomu jakości sygnału na wybranym kanale. No i teraz kolejna rzecz, która mi się podoba, jeżeli chodzi o ten tuner, to jest EPG. EPG, które pozwala nam na sprawdzanie programu telewizyjnego dla poszczególnych kanałów, oglądając wybrany kanał, czyli nam się te kanały w tle nie zmieniają i to jest na pewno plus. Drugi plus to możliwość wyboru innej wersji EPG, czyli na przykład takiej EPG z paskiem postępu, czyli sprawdzamy sobie, co jest w tym momencie nadawane na wszystkich kanałach i możemy zobaczyć też, co będzie nadawane w następnej kolejności na tych wszystkich kanałach, które mamy dostępne. Jeżeli to EPG komuś nie odpowiada, to mamy tutaj dostęp jeszcze do EPG w takiej formie, jaką znacie z telewizorów, gdzie mamy tutaj listę kanałów i program telewizyjny po prawej stronie z paskiem tutaj oczywiście takim postępu, więc widzimy, który aktualnie program jest na którym kanale nadawany. Możemy sobie sprawdzać program telewizyjny do przodu na kolejne godziny, kolejne dni, tygodnia. Też bardzo przejrzyste, praktyczne. I również, jak widzicie, podczas sprawdzania programu na poszczególnych kanałach nie zmienia nam się aktualnie oglądany kanał, więc to jest bardzo dobra, moim zdaniem, informacja. Jeżeli chodzi o działanie funkcji timeshift, funkcji nagrywania, to jak widzieliście, działa to bardzo dobrze. Funkcję timeshift możemy ustawić w ten sposób, żeby nam się automatycznie uruchamiała przy każdej zmianie kanałów. I jak widzieliście, działa to naprawdę tutaj bezbłędnie w tym tunerze. I jeżeli chodzi o nagrywanie, to na pewno tutaj atutem jest fakt, że w tych opisach naszych nagrań mamy oprócz tej nazwy kanału również informacje na temat nagrywanego programu, czyli tytuł oraz na przykład numer odcinka serialu, który nagrywaliśmy. Więc myślę, że pod tym względem naprawdę Edison Picolino sprawdza się bardzo dobrze. Ok, z mojej strony dzisiaj to będzie już tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!